przyjechałam tutaj ze względu na to, że mam problemy z sercem. Dostałam się do pana doktora, który mi zrobił echo serca i stwierdził, że mam, że będę musiała zrobić ablację, bo mam arytmię. Za mocną po prostu. Nie mamy czasu tak naprawdę, na co dzień nie mamy. No mamy ten czas, ale tak naprawdę, tak jak pani mówi, wszyscy są zabiegani. No i jak przychodzi co do czego, no to czasami może być na coś już za późno, tak? Lepiej się zbadać, jak jest taka akcja, no to należy skorzystać, tak? Bardzo szybko. Trochę się czeka do rejestracji, ale później jest to wszystko dobrze zorganizowane. A jakie badania zostały wykonane? No cholesterol mam, przede wszystkim zależało mi na wyniku cholesterolu, chociaż ten aparat tu, jest tutaj trochę taki tylko orientacyjny. Ciśnienie jest bardzo dobre też. W naszym kraju choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów. Tak jak w wielu krajach Europy Zachodniej, to choroby nowotworowe są tą pierwszą wiodącą grupą chorób, tak u nas. Z uwagi na to, że my jesteśmy społeczeństwem obciążonym zdecydowanie wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Ponadto niestety jesteśmy społeczeństwem mało zdyscyplinowanym, palącym w bardzo dużym odsetku. Aktualnie ten odsetek szczególnie wzrasta wśród kobiet. Poza tym jesteśmy społeczeństwem, gdzie 16 milionów obywateli ma nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemię. To są te czynniki ryzyka, które determinują rozwój chorób kardiologicznych. W moim namiocie, jak Państwo widzicie, można sprawdzić się echokardiograficznie, czyli zobaczyć USG serca, zobaczyć, czy coś strukturalnie sercu dolega. Natomiast są również stoiska, gdzie można zbadać poziom lipidów, zmierzyć ciśnienie tętnicze, glikemię. Myślę, że takie duże rzeczy możemy tutaj pomóc wykryć pacjentowi, tym, którzy też są niezdecydowani na pójście do lekarza. No to też jest dobry moment, żeby przyjść, sprawdzić się w takich może bardziej luźnej atmosferze, dla niektórych pacjentów jest to może ważniejsze, że mogą tak luźniej porozmawiać, nie tak w takiej atmosferze szpitalnej. Już w chwili obecnej myślimy o tym, żeby zrobić lipidogram, czyli poziom cholesterolu dobrego, złego dla pierwszoklasisty, bądź ewentualnie będzie to badanie obowiązkowe przy okresie bilansowym. Dlatego, że na tej podstawie będziemy mogli już w tym najmłodszych grupach wyłuskać te dzieci, które potencjalnie są zagrożone w wieku starszym chorobami odcholesterolowymi, czyli tak miażdżycowymi, czyli udarem mózgu, zawałem serca, niewydolnością serca, a co więcej, dzięki tym pomiarom, tym cholesterolu u dzieci, będziemy mogli również kaskadowo badać następnie również ich rodziców i to będzie miało jak gdyby też istotne znaczenie.